Witam wszystkich gorąco na Adwencie z Ojcem Pio. Moi kochani, wczoraj była niedziela, czyli zaczął się czwarty tydzień Adwentu, miłość. I wczoraj to był 22 dzień Adwentu. Posłuchajmy rozważanie niedzielne, rozważanie Adwentu. Czyta Sylwia Niezapominajk. Myśl Ojca Pio. Matko moja, pogłębiaj we mnie, obleczonym w nędzę, tę miłość do Boga, która płonęła w Twoim sercu. Podziwiam w Tobie tajemnicę Twojego niepokalanego poczęcia. Pragnę gorąco otrzymać przez nią od Ciebie czystość serca, które pozostaje w miłości do Boga. Pragnę gorąco, aby dusza moja była czysta we wznoszeniu się ku Niemu i Jego kontemplowaniu, w adorowaniu i służeniu Mu w duchu i w prawdzie. Aby moje czyste ciało, stając się coraz mniej niegodnym, było Jego tabernakulum, gdy raczy przyjść do mnie w Komunii Świętej. Epistolario 4, strona 859. Komunia Święta. To wspaniałe i niezwykłe miłosierdzie Pana i miłość sprawia, że On sam przychodzi do nas w tabernakulum. Przychodzi do nas żywy Bóg, abyśmy mogli dzięki Jego miłosierdziu z wysprzątanym naszym sercem przyjąć Go do siebie, do naszego serca. Dziękuję Ci, Jezu. Coraz bliżej święta, Panie, pomóż nam, abyśmy prawdziwie przygotowali się do tego cudownego dnia narodzin, Twoich narodzin, Jezu, Dzieciątka Jezus. I z radością przeżyli te święta Bożego Narodzenia. Dziękuję, kochani. Z Panem Bogiem.